Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym przekazać kilka uwag na temat kabur do ukrytego przenoszenia broni. Właściwie to jest mój personalny wybór. Oczywiście nie mam zamiaru ingerować w czyjekolwiek preferencje. Jednakże być może rozważycie kilka uwag. Przede wszystkim, jak kabura nie powinna zostać wykonana? Tu mamy dwie kabury. Do Glocka 30. No, niby tutaj wszystko jest w porządku. Tyle, że tak. Zwalniasz magazynka. Przycisk do zwalniania magazynka jest wyeksponowany. Wszystkie tutaj powierzchnie są twarde, źle wykończone. Nie ma tutaj regulacji nacisku na pistolet. Ta linia tutaj jest po prostu tego klipsa jest prosta, więc pistolet nie za bardzo układa się nam do ciała. Teraz pokażę, jak powinno to wyglądać naprawdę. Tutaj mamy troszeczkę inną kaburę. Ona moim zdaniem jest o wiele lepsza, nawet w podobnej cenie, chyba nawet tańsza. Mamy oczywiście regulację tutaj nacisku na kabłąk spustowy. Jest oczywiście z takiego kajdeksu bardzo atrakcyjnego wykonana. 30 stopni ten klips mamy, czyli ten pistolet nam się układa do ciała troszeczkę lepiej. Wszystkie tutaj rzeczy są wyoblone, wszystkie kanty są wyoblone i mamy bardzo, bardzo dobrze spasowaną tą broń. Oczywiście częściowo mamy zakryty tutaj przycisk do zwalniania magazynka, czyli po prostu nie naciśniemy go przypadkiem. Kabura oczywiście może być noszona z tej strony. Znaczy, ja najpierw pokażę na innej kaburze. Moje zdanie na ten temat jest takie, że jeżeli przenosimy broń, ja się nie będę ubierał do tej broni. Ja po prostu dostosuję kaburę do mojego stylu ubierania, więc jeżeli noszę koszulkę i noszę hybryd, akurat tutaj mam hybrydę, ja zaraz pokażę tą kaburę. Ja po prostu nie mam, po prostu ten pistolet jest niewidoczny. Jest bardzo komfortowy, hybrydy są bardzo komfortowe, czyli skóra z kajdeksem kombinowana, one są dosyć szerokie, ale jak widać, no, jeżeli ktoś ze mną rozmawia, patrzy mi się na twarz, ręce, nie szuka broni. No chyba, że to są ludzie wyszkoleni w szukaniu broni, jak na przykład na imprezach rządowych i tak dalej, czy jakiś oficjeli, oni po prostu są wyszkoleni w szukaniu i rozpoznawaniu charakterystycznych ruchów ludzi, którzy mają broń, prawda? Więc ta kabura jest no idealna, no dosłownie, no. Można w niej siadać, wszystko robić, praktycznie samochodem można jechać kilka godzin nawet. I ona jest bardzo komfortowa, nie uciska w żaden sposób. Również można z tą kaburą włożyć koszulkę do środka, czyli dookoła pistoletu, pomiędzy te klipsy. Jak widać, jest to kombinacja skóry, która jest naturalnym oczywiście elementem, która się bardzo fajnie układa do ciała i kajdeksu. Oczywiście mamy tutaj przyciski regulujące, przepraszam, śruby regulujące docisk tej kajdeksowej części. Nie mamy tutaj co prawda zakrytego przycisku do zwalniania magazynka, ale ta skóra jest dosyć gruba i tutaj raczej nie widzę możliwości, żeby ten kurek raz, że nas uwierał, dwa, że przepraszam, kurek, ten przycisk uwierał lub został w jakikolwiek sposób zwolniony przez właściwie tutaj ciało. Oczywiście można sobie tutaj zmieniać kąt i głębokość. Raz, dwa, trzy punkty mamy tutaj tak samo. Możemy sobie zmieniać kąt i głębokość, kurczę, tej kabury w spodniach, prawda? Ona jest właściwie mniej więcej tak, tak?
Tak, tak. W zależności od tego, jeżeli mamy już problem z grawitacją, więc będziemy sobie mogli, że tak powiem, wyregulować to. Jest naprawdę jest bardzo, ale to bardzo komfortowa. Jeżeli, okej, bardzo gorące lato, ja nie będę nosił kurtki do czegokolwiek, na przykład jeżeli mam ten pancake, ten naleśnik, tak? No poważnie, nie będę krótkich spodenek zakładał sobie, kurczę, i naleśnika i do tego marynarki. No bez sensu, totalnie. Więc, a to jest pistolet duży, to jest jak Glock 19. One są cały czas załadowane, więc proszę mi tutaj nie zarzucać, że nie sprawdzałem broni, ponieważ broń jest sprawdzona pod względem przenoszenia. Ta kabura jest troszeczkę bardziej nawet komfortowa, to znaczy nie jest komfortowa, przepraszam, nie pod tym względem. Ta kabura jest, ma troszeczkę więcej zastosowań. Tamtą kaburę jest trudno założyć i trudno wyjąć, prawda? Tą kaburę możemy sobie przenosić tutaj. Również pistolet typu Glock 19, to jest Glock 30 w kalibrze 45. No come on. Wszystko jest tutaj zachowane całe. Mogę się ruszać po prostu z tym pistoletem w ten sposób, prawda? Nie widać go. Naprawdę nie widać. Jedna rzecz. Ja preferuję noszenie albo na lewym biodrze po słabej stronie, lub z tyłu na godzinie 4:30. Dlatego, że appendix, czyli na appendix style, czyli jakby to przetłumaczyć, po polsku to było dosłownie styl wyrostkowy, styl wyrostka robaczkowego, czyli po tej stronie, no tutaj pistolet, ja się bardzo niekomfortowo czuję, dlatego, że oczywiście jestem przyzwyczajony do pewnej części mojego ciała, a to jest po prostu mechanizm, który zawsze może zawieść. Cokolwiek by nie można było powiedzieć na temat Glocka czy jakiegoś innego pistoletu, że jak nie wsadzimy palca, dobrze, to jest mechanizm. Mechanizm może zawieść. Ja chcę zachować wszystko. Poza tym, jeżeli strzelimy sobie w nogę, tutaj mamy główne tętnice, w kilka minut jesteśmy out. Jesteśmy nieżywi, tak? Więc ja po prostu wybiję. Tutaj, jeżeli coś się nam stanie, no doznamy jakiegoś poparzenia, może jakieś obtarcie, ale po prostu nie zrobimy sobie większej krzywdy. Tak samo i tutaj z tyłu. Pistolet w tej kaburze jest komfortowy do włożenia szybciutkiego. Pistoletu praktycznie nie widać, tak? Ta sama zasada z pistoletem mniejszym, na przykład na bardzo gorące lato. To jest taka mała hybryda, mówią na to tutaj, że nie ma tej wielkiej skóry. Ona również jest bardzo komfortowa do noszenia. Ten pistolet jest praktycznie w ogóle niewidoczny, naprawdę niewidoczny. On się układa z ciałem. Jak mówię, jeżeli ktośkolwiek ma problem z grawitacją, nie będzie sobie zakładał tutaj, bo nie sięgnie, prawda? Więc raczej w tej części ciała. Jedna rzecz. To jest kabura do noszenia w kieszeni. Ona jest wykonana z takiego materiału gumowanego. On jest troszeczkę taki, on jest sticky, on jest taki, czepia się. Okay? W takim kształcie, dlatego ten kształt jest taki zrobiony, że jak wyciągamy go z kieszeni, on zaczepia nam tutaj o kieszeń i wyciągamy sam pistolet. Nigdy nie nosimy pistoletu bez kabury w kieszeni, dlatego że wkładając rękę, wyciągając pistolet, automatycznie możemy wsadzić paluszek na spust. Bam! Ja oczywiście zakładam, że wszyscy nosimy z nabojem w lufie, ponieważ noszenie bez naboju w lufie jest w ogóle bezsensowne, tak? No to możemy równie dobrze nosić młotek, tak? W razie nagłego ataku tracimy cenne sekundy na przeładowanie. W tym czasie możemy być po prostu no, wyłączeni z akcji, tak? Więc ta kabura jest bardzo ciekawa. Proszę bardzo. Mały pistolet, on po prostu mniej wystaje niż portfel, tak?
zasada, że jeżeli mamy pistolet w tej kieszeni, to nie, nie nosimy nic innego, żeby na przykład, nie wiem, a wyjmiemy klucze, scyzoryk jak w tym momencie i tak dalej, więc wyciągamy sam pistolet, tak? A również możemy w tylnej kieszeni nosić ten pistolet, chociaż akurat są do tego przeznaczone inne pistolety, przepraszam, inne kabury. On jest raczej przeznaczony do tej przedniej tej kieszeni. Tak samo i z tyłu, nie widać po prostu tego pistoletu. Nie, znaczy nie rozpoznaje się momentalnie tego pistoletu, że to jest cokolwiek przenoszone do tej w kieszeni. Bardzo są wygodne, po prostu nie uciskają ciała. Mają bardzo obcisłe koszulki. Ta kabura do kieszeni jest idealna, dosłownie. No come on. Ktokolwiek by powiedział, że ja teraz noszę pistolet przy sobie oprócz portfela? No nikt, no. Proszę bardzo. Nie odznacza się, nie printuje jako pistolet po prostu. Przez te ucho tutaj, które tak jak mówię, nam zapobiega wyciągnięciu razem z kaburą, tak? No i to są moje wybory. Naprawdę należy uważać, nie sugerować się szczególnie z tymi kaburami. O, bo ktoś nam zrobił taniej, coś tam, coś tam. To jest styl FBI z tym klipem pod kątem 30 stopni. Jeżeli mamy prosty klip, tak? Ten pistolet nam tutaj wystaje, jeżeli on jest pod kątem 30 stopni, układa nam się troszeczkę lepiej do ciała, prawda? Więc ja myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Oni tutaj wiedzą, co robią i z doświadczenia po prostu te modyfikacje są wprowadzane, a nie z czyjegoś widzimisię, jeśli mogę tak powiedzieć, tak? No tak, no to by było tyle na temat moich wyborów, jeśli chodzi o kabury. Dziękuję.